Na wstępie chciałbym pogratulować szanownym laureatom i wyrazić radość z faktu, że tak dwie przełomowe dla polskiej historii dyplomacji, jak i w ogóle dla polskiej historiografii książki staraniem Fundacji Janusza Kurtyki ukażą się w końcu w językach kongresowych, bo po pierwsze na to na pewno zasługują. Po drugie jest to w jak najlepszym interesie Rzeczypospolitej. Przejdźmy zatem do debaty. Z pewnością słuchają nas dzisiaj tutaj na żywo, jak i w internecie, ludzie zajmujący się tym obecnie. Tym budzącym obecnie największe zainteresowanie przedmiotem historii, jakim bez wątpienia jest dziś historia dyplomacji. Być może niektórzy ze słuchających nas mają w planach podjęcie badań o podobnej wadze i stopniu skomplikowania. Więc skoro mam zaszczyt zadania pytań dwóm mistrzom w tej materii, to chciałbym to jak najlepiej wykorzystać i poruszyć kwestie dotyczące warsztatu badacza. Zatem, co stanowiło dla panów największe wyzwanie w trakcie pracy nad monografiami? Jak przy tak imponującej bazie źródłowej, którą wykorzystali panowie w swoich pracach, zachować klarowność i uniwersalność narracji? Panie profesorze. Dziękuję bardzo za zaproszenie do tej rozmowy. Myślę, że byłoby takim chyba niepotrzebnym krygowaniem się mówienie o trudnościach, o kłopotach, bo z przygotowaniem tej książki miałem same przyjemności, bo przecież praca w archiwach czy w oddziałach rękopisów, zwłaszcza w tak sympatycznych miejscach jak na przykład taka niewielka salka na 4 osoby, tylko trzeba tam odpowiednio wcześniej rezerwować miejsca, pod Izbą Lordów w Parlamencie Brytyjskim, gdzie są archiwa Parlamentu Brytyjskiego, czy powiedzmy w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych, no to jest sama frajda, nie trzeba chyba nikogo do tego przekonywać. No chyba, że ktoś bardzo nie lubi książek, nie lubi dokumentów, to rozumiem, że wtedy cierpi. Ale dla historyka to jest, chyba dla każdego historyka, największa przyjemność siedzieć wśród rzadko albo niekiedy nawet nieczytanych w ogóle wcześniej przez innych badaczy papierów, dokumentów, z których jakiegoś nowego faktu, czy się dowiadujemy, czy poznajemy jakiś nieznany wcześniej fragment rzeczywistości, choćby maleńki, ale daje nam to ogromną satysfakcję, kiedy widzimy coś po raz pierwszy na nowo. No i tak jest oczywiście w przypadku tematyki tej książki, która wyrastając z moich wcześniejszych prac nad polityką Piłsudskiego, kiedyś życzliwie je recenzował, te wcześniejsze prace, mistrz w tej dziedzinie, prawdziwy mistrz w tej dziedzinie, profesor Suleja, jakoś wyrosło zainteresowanie szerszym kontekstem międzynarodowym tego, co działo się wokół polityki Piłsudskiego w 19-20 roku. No i to popchnęło mnie niejako ku zainteresowaniu, zwłaszcza postawą polityki brytyjskiej, bo wiedziałem już oczywiście, pisząc pracę o polityce wschodniej Piłsudskiego, że to właśnie z Wielką Brytanią był największy kłopot z punktu widzenia tej polityki. To popchnęło mnie w stronę bliższego zainteresowania postawą Davida Lloyda George'a, ówczesnego premiera brytyjskiego, i właśnie dało mi ogromną przyjemność poznawania już indywidualnie, niejako osoba po osobie, uczestników tej wielkiej gry politycznej, przyjrzenia się kuchni dyplomatycznej, no bo widzimy na zdjęciu, choćby na okładce świetnie wydanej książki, najważniejszych polityków, którzy reprezentowali, można powiedzieć, dyplomację światową w 19 roku i 20 na konferencjach zwycięskich mocarstw, ale przecież bardzo często oni w pewnym sensie realizowali czy wykonywali te wytyczne, które podsuwali im ich pomocnicy, wykonawcy gdzieś tam z cienia gabinetów, naturalnie polityk najwyższej rangi,
decyduje, który z dokumentów czy projektów dokumentów wybrać, ale bardzo często jest uzależniony właśnie od tego, co mu podsuną urzędnicy, ci, którym ufa, urzędnicy niższej rangi. I właśnie ten mechanizm, odkrywanie tego mechanizmu, kto naprawdę stworzył linię Kerzona, bo na pewno nie Kerzon, prawda, to starałem się wykazać i nie było to specjalnie trudne. Ale dojście do tego, kto ją naprawdę narysował, że był to prywatny sekretarz Davida Lloyd George'a, Philip Kerr, no to daje jakby taką dodatkową przyjemność. A więc być może za długo odpowiadając na pana pytanie, najkrócej powiedziałbym wyzwań i trudności nie dostrzegałem, miałem mnóstwo przyjemności. Odpowiadając na to samo pytanie, powiem tak, że w ogóle praca historyka, tu się zgadzam z panem profesorem, to jest sama przyjemność. Więc zwłaszcza w kontekście odbierania nagrody za książkę, trudno mówić o nieprzyjemnościach. Natomiast oczywiście wyzwania specyficzne, czyli dotarcie do rosyjskich archiwów było chyba największym takim, powiedział, zmaganiem. I to może nie wszystkich rosyjskich archiwów, dlatego że są archiwa, które były już wówczas, które wówczas były łatwo w miarę dostępne. Po prostu wystarczyło zarezerwować, powiedzmy, miejsce i się tam zjawić. Natomiast dużym takim wyzwaniem było uzyskanie dostępu do archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej. To jest archiwum w dalszym ciągu. Znaczy wtedy nie było łatwo, a teraz jest moim zdaniem praktycznie wykluczone, aby zwłaszcza w tej tematyce, którą się zajmowałem, otrzymać tam zgodę na pracę. To jest archiwum archaiczne, w tym sensie, że historyk nie ma możliwości zapoznania się z inwentarzem zespołu na przykład. Tak? Składa temat, a potem archiwiści w sposób dowolny dobierają mu teczki, z którymi się może zapoznać. Więc niestety historyk nie ma pełnej kontroli nad sposobem prowadzenia i kierunkiem prowadzenia kwerendy w tym archiwum. Więc innym wyzwaniem był wtedy wówczas taki moment, w którym archiwum przy prezydencie Federacji Rosyjskiej znajdowało się, czy jak gdyby trwało przemieszczanie zbiorów z jednego archiwum do drugiego archiwum, co de facto oznaczało po prostu wykluczenie dostępu. Historyk po prostu nie mógł się zapoznać z dokumentami znajdującymi się w archiwum prezydenta Federacji Rosyjskiej, ponieważ właśnie ono ulegało likwidacji i potem przemieszczaniu. Więc to tak, tego rodzaju wyzwania. Natomiast oczywiście moim zdaniem takim najbardziej poważnym i takim zawodowym wyzwaniem jest kontrola nad materiałem, z którym człowiek ma do czynienia. Tutaj anegdotę taką Państwu podam, że byłem, jak rozpoczynałem swoją kwerendę w archiwum wojskowym Rosyjskiej Gospodarstwie Niewojennej Archiw na admirała Makarowa w Moskwie. Jeżeli chodzi o dostępność, wówczas całkiem przyzwoite archiwum. Natomiast problem był taki, że byłem wówczas oczywiście początkującym historykiem, młodym człowiekiem, którego interesowało dosłownie wszystko. Jak otrzymał teczkę jakiegoś tam frontu czy jakiejś tam dywizji, to czytał absolutnie od deski do deski tą teczkę. Więc gdzieś po miesiącu się zorientowałem, że jak tak dalej będę postępował, to nie dość, że mi nie starczy tego stypendium czasu i tak dalej, to całe życie mógłbym spędzić w ten sposób w tej archiwum. Oczywiście dowiedziałem się o systemie sowieckim masę fantastycznych rzeczy, których prawdopodobnie nigdy inaczej bym się nie dowiedział. No, czytałem na przykład jakieś protokoły, zeznania
tego, powiedzmy, tego pionu politycznego dywizji, który oczywiście prowadził sprawy karne czerwonoarmistów, którzy albo coś ukradli, albo kogoś pobili, albo kogoś zgwałcili, albo był rodzaj postępowania karno-wychowawczego. Więc to były fascynujące rzeczy. Człowiek rzeczywiście mógłby czytać no, latami te materiały. I tu jest ostatnia rzecz dla widowni, która i dla państwa, która niekoniecznie jest zawodowymi historykami, ale to też tłumaczy, dlaczego wciąż możemy się spodziewać i liczyć i mieć nadzieję, że historycy, którzy będą pracowali w archiwach, coś nowego odkryją. Po prostu każdy historyk, który siada przed teczką, przed jakimś materiałem, czyta to ją trochę inaczej, mając inny zasób lektur, doświadczeń archiwalnych, właśnie doświadczeń, bym powiedział, takich około historycznych, i potrafi znaleźć coś w dokumencie, które widziało wielu historyków przed nim. Coś, co ma charakter przełomowy i może zostać odczytany w zupełnie inny sposób niż jego czytelnicy, jego poprzednicy próbowali, albo po prostu zajmowali się innym tematem i dokument przeoczyli. Jeszcze chciałbym pociągnąć wątek tych prac w archiwach rosyjskich i zadać to pytanie panu profesorowi. Ja wiem, że przy tej książce akurat no, gro tych archiwów dotyczyło właśnie archiwów brytyjskich, francuskich, ale też miał pan tę możliwość pracy w archiwach rosyjskich. Może jakieś anegdoty, bo mam znajomych, którzy pracowali właśnie nad archiwami rosyjskimi. Właśnie część też objął zakaz i może pan profesor ma jakiś tutaj... Bardzo dziękuję. Ja miałem znów to szczęście, że podobnie zresztą jak pan doktor Dębski, że pracowaliśmy w tych archiwach, kiedy było to najbardziej możliwe i właściwie często to były teczki, które dopiero zostały odtajnione. Bardzo dużo teczek zostało odtajnionych w 91, 2, 3 roku. No więc jak się tam, czyli na przykład na ulicy Admirała Makarowa było w 95 czy 6 roku, no to często de facto było się pierwszym z badaczy z Polski, czy spoza Rosji, czy spoza archiwistów rosyjskich, którzy mieli te teczki w ręce, więc stąd ta przyjemność była tym większa. Przykrą stroną tego doświadczenia było na przykład na ulicy Admirała Makarowa no, odwiedzanie tak zwanego trofejnego archiwum, to znaczy archiwum zagrabionego przez Armię Czerwoną w czasie II wojny światowej, między innymi z Polski, bo tam oczywiście nie tylko archiwa polskie wchodzą w ten zakres, ponieważ jesteśmy w Muzeum Józefa Piłsudskiego, to warto to powiedzieć, że wiele niezwykle cennych i takich, powiedziałbym, wręcz pomnikowych rękopisów marszałka znajduje się tam właśnie. W tym choćby ten szczególnie mnie wzruszający i pewnie każdego, kto weźmie do ręki nawet nie oryginał, tylko po prostu tekst listu pisanego, listu testamentu pisanego przed akcją pod Bezdanami do Felka, gdzie padają takie no, dramatyczne, powiedziałbym, oskarżenie pod adresem społeczeństwa polskiego, które zapomniało o ideale niepodległości. Kiedy brałem do ręki ten oryginał właśnie w owym trofejnym archiwum, aż mnie korciło, żeby go schować do kieszeni i wyjść. Właściwie źle zrobiłem, że nie ukradłem tego dokumentu, bo dzięki temu byłby w Polsce, jeżeli udałoby mi się go przewieźć do Polski. A i tak oczywiście, podobnie jak dr Dębski, nie mam możliwości dalszych wyjazdów do Federacji Rosyjskiej. Niemniej kończąc tę na poły tylko żartobliwą uwagę, chcę wrócić do wątku pewnej przykrości. Otóż zaraz po tej pierwszej tam dłuższej wizycie w owym archiwum pisałem teksty w prasie polskiej, apelując do rządu, to był 95-96 rok, do Dyrekcji Archiwów Państwowych ówczesnej o no, próbę wynegocjowania zwrotu tych archiwów. Przypomnę, tam jest no, duża część archiwum Legionów, duża część archiwum w ogóle, praktycznie całe archiwum POW, duża część archiwów także rządowych, nawet jakiś kawałek archiwum Kancelarii Prymasów Polskich znajduje się tam właśnie. Wywiadu. No wywiad prawie cały, można powiedzieć.
ale, czyli dwójka. No ale niestety ten mój list spotkał się z bardzo oschłym list, taki apel oschłym oświadczeniem ówczesnych władz, że nie pora zadrażniać stosunki z naszym sąsiadem. A mówię o tym dlatego też, że właśnie w tym czasie udało się zrobić to, o co apelowałem do władz polskich, udało się zrobić władzom francuskim, bo przecież archiwalia francuskie też zostały zrabowane najpierw przez Niemców, a później, kiedy Armia Czerwona zastąpiła w roli okupanta połowę Europy Niemcy, no to właśnie zawiozła to, co Niemcy wcześniej zrabowali do Moskwy. I Francuzi za niedużą łapówkę, to było chyba 1 000 000 euro mniej więcej na dzisiejsze pieniądze, odkupiła te, pozyskała te archiwalia. Niestety nasze władze nie były do tego skłonne, a potem nastąpiła zmiana prawna. Dzisiaj jest to już całkowicie niemożliwe, ponieważ ustawą wprowadzoną przez Dumę włączono to wtedy jeszcze, kiedy ja korzystałem z tego, wyodrębnione archiwum, traktowane jako w pewnym sensie nie do końca własne przez Rosję archiwum trofejne, włączono oficjalnie do zasobu archiwum wojskowego, o którym mówił pan doktor Dębski. Tu jedna uwaga. Otóż, ponieważ tak się złożyło, że w późniejszych latach trochę się zajmowałem jakby próbami odzyskiwania tych archiwów. Otóż jeżeli chodzi o archiwalia polskie, ta ustawa z 1998 roku, polskie archiwalia jej nie podlegają. To jest ustawa, która, znaczy powiem tak, też rodzaj anegdoty, mianowicie uczestniczyłem kiedyś w spotkaniu urzędników, już spuśćmy zasłonę milczenia jakiego ministerstwa. To było jakiś czas temu, więc i rzeczywiście ten argument się pojawił, że no niestety polskich dóbr kultury oraz zasobów archiwalnych znajdujących się w Federacji Rosyjskiej nie możemy odzyskać, ponieważ jest ustawa Dumy. Otóż przed tym spotkaniem ja tą ustawę przeczytałem. I to jest ustawa, która nawet w tytule określa przedmiot regulacji. Więc to jest regulacja, która dotyczy dóbr kultury oraz zasobów archiwalnych Niemiec i ich sojuszników. Ależ Polska była sojusznikiem Niemiec, wie pan dobrze o tym, panie doktorze. Więc z tego punktu widzenia przyjmowanie przez polskich urzędników tego rodzaju rosyjskiej interpretacji pozwoliłem sobie podważyć. I w oparciu o tą naradę, w której wówczas uczestniczyłem, jednak zaczęliśmy składać wnioski restytucyjne i kilka wniosków restytucyjnych na nowo zostało złożonych. Ja generalnie rzecz biorąc uważam tutaj ostatnią glosą, uważam, że Polska i polskie władze powinny stale, niezależnie od tego, czy Rosjanie oddadzą, czy nie oddadzą, czy mają wolę, czy nie, muszą składać do władz rosyjskich wnioski restytucyjne o zwrot nieprawnie zagrabionych polskich dóbr kultury i archiwaliów, dlatego że w przyszłości, kiedyś ta przyszłość nastąpi, przyjdzie jakaś demokratyczna władza rosyjska, i jeżeli wówczas zaczniemy się domagać o zwrot, spotkamy się z argumentem, a co robiliście przez ostatnie 30 lat, czy tam 40 lat. Jak był Putin, to nie interesowaliście się sprawą, a teraz przyszli demokraci i stawiacie nas pod ścianą. Taki będzie argument. Więc aby uniknąć tej sytuacji gdzieś tam w przyszłości, konsekwentnie trzeba się dopominać o swoje. Jeszcze nawiązując do tego tematu,
Mam do panów pytanie. Jak wyglądają właśnie dalsze perspektywy współpracy naukowej? Czy są takowe? Czy są w ogóle jeszcze w Rosji akademicy, oprócz takich ludzi jak ludzie ze Stowarzyszenia Memoriał, z którym ta współpraca jest możliwa? Ja powiem pewną anegdotę. Mój znajomy, pominę jego nazwisko, ponieważ dalej chyba jeszcze 2 lata temu udało mu się robić kwerendy w archiwach rosyjskich. Zadał pytanie tamtejszym historykom, dlaczego nie jeżdżą praktycznie do Polski, bo taka jest prawda, na kwerendy. Oni mu odpowiedzieli, ale przecież wy nam tego nie dacie, tak jak i my wam nie dajemy. I mam takie pytanie, jak panowie widzicie tą perspektywę? No, tu zapewne doktor Dębski będzie miał więcej do powiedzenia, bo ma pewnie więcej aktualnych kontaktów, albo nie daj Boże ma takie samo doświadczenie jak ja, czyli te kontakty się pourywały. Patrząc z mojej osobistej perspektywy, mogę wymienić kilka nazwisk znakomitych historyków, którzy praktycznie rzecz biorąc znaleźli się przymusowo na marginesie oficjalnego życia naukowego w Rosji, że wspomnę profesora Zubowa czy profesora Borysa Sokołowa. Oni mieszkają w Rosji, niektórzy z nich, jak na przykład Sokołow, wydają swoje książki w marginalnych wydawnictwach częściej i łatwiej w Polsce. Jeszcze dodam, profesor Sokołow też przyjeżdża często na kwerendy do Polski. Tak, natomiast pozbawieni są możliwości funkcjonowania w tak zwanym oficjalnym obiegu naukowym we własnym kraju. Niektórzy wybrali Niemcy jako kraj swojego pobytu ze znakomitych znawców tematyki, którą zajmuje się dr Dębski w swojej wspaniałej monografii. Inni, sporo moich znajomych, no wyjechało już na stałe do Stanów Zjednoczonych, ale najbardziej przykre jest to, kiedy część ludzi, których znałem, szanowałem, i którzy niewątpliwie mają w swoim dorobku znakomite prace historyczne, stało się narzędziami, no niezwykle powiedziałbym, brutalnej i prymitywnej propagandy dzisiejszych władz rosyjskich. Ich nazwisk oczywiście nie będę wymieniał, ale to jest także doświadczenie, no, przykre. Podtrzymywanie takiej współpracy naukowej, które przecież ma miejsce. Sam próbowałem organizować, znaczy nie sam, ale oczywiście z udziałem Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, w którym mam przyjemność pracować od 30 ponad lat. Konferencje także w ostatnich latach z udziałem historyków rosyjskich, ale to trzeba już dość ostrożnie, powiedziałbym, dobierać tematykę. O pierwszej wojnie jeszcze można, akurat to zresztą na marginesie dodam, świetnie rozwija się oficjalna historiografia na przykład militarna I wojny światowej w Rosji. No pod tym względem mamy wiele do pozazdroszczenia, powiedziałbym, Rosjanom. Ale już wejście w bliższą tematykę praktycznie rzecz biorąc, no, uniemożliwia takie kontakty naukowe na oficjalnym szczeblu. A więc można się cofać do XIX wieku i głębiej, i tam wciąż oczywiście znajdować także bardzo wartościowe prace. No ale tak jak powiedziałem, ten dialog naukowy, gdy idzie o bliższe czasy, stał się praktycznie rzecz biorąc niemożliwy. Ja bym powiedział tak, że myślę, że warto oddać co należne rosyjskim historykom, którzy w latach 90. pracowali w tych rosyjskich archiwach, pisali książki, artykuły. Ja osobiście zawdzięczam im bardzo wiele. Tak? Ta książka by nie powstała bez ich wysiłku archiwalnego, bez ich badań. To jest to, i też czasy, w których pracowaliśmy w archiwach rosyjskich, to były oczywiście czasy inne, ale też inna była rozmowa z historykami rosyjskimi. To jak gdyby tego nam nikt nie odbierze, tak bym powiedział. To są fantastyczne rzeczy. Natomiast oczywiście są dwa aspekty, na które chciałem zwrócić uwagę. Po pierwsze, ostatnie 30 lat to są czasy dla historyków w Rosji w ogóle ciężkie, jeżeli chodzi o no, taki możliwość utrzymywania się z tego zawodu. W latach
90. to była grupa no, spaupuryzowana po prostu, tak? Czyli pracownicy Rosyjskiej Akademii Nauk czy Instytutów Badawczych, archiwiści, no, to byli ludzie bardzo słabo opłacani, w zasadzie za głodowe jakieś pensje się utrzymujący, prowadzący często badania właśnie głównie z pasji. Tak? Dlatego, że archiwa się otwierały, może był dostęp, więc oni byli pierwsi, najwięcej mieli czasu, żeby te prace prowadzić. Więc to jest jedna rzecz, taki hołd dla rosyjskich historyków i taka długa lista tych, którzy rzeczywiście pchnęli naszą wiedzę o relacjach sowiecko-niemieckich w tym okresie, także o pakcie Ribbentrop-Mołotow, ogromnie naprzód. No to jest Siergiej Słucz, to jest Oleg Ken, to jest Władimir Niewierzyn, to jest nawet Misza Mieltiuchow z tamtego okresu. I tutaj ta myśl nie prowadzi do nawiązania do tego, o czym mówił pan profesor. Mianowicie kontekst polityczny w Rosji na tyle się zmienił, że po pierwsze władze rosyjskie używają pamięci o pakcie Ribbentrop-Mołotow do uzasadniania i legitymizowania swojej polityki współczesnej. W związku z tym wywierają bardzo silną presję, aby się nie zajmować badaniami w tym okresie. Ja słyszałem wielokrotnie od takich, bym powiedział, wysoko postawionych, można tak powiedzieć, urzędników rosyjskich taką tezę, że zrobiliśmy błąd w latach 90., że pootwieraliśmy te archiwa, ponieważ nie tylko kłopoty i to szkodzi interesom Federacji Rosyjskiej. Pamiętam także rozmowę z zastępcą dyrektora archiwum, o którym wspominałem, archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, z którym prowadziłem walkę, że mnie tam wpuszczono. Ale pamiętam taką rozmowę przy kawie na jakiejś konferencji w Moskwie, gdzie mi powiedział, no ale po co się pan w ogóle tym tematem zajmuje. Myśmy już wszystko opublikowali na ten temat. Są to dokumenty wnętrznej polityki, takie dwa tomy za 39 rok fantastycznej publikacji. Wie pan, gdybyśmy to dzisiaj publikowali, już byśmy tych dokumentów, wielu tych dokumentów, które tam się znalazły, już byśmy nie opublikowali. To był rok 97, ta moja z nim rozmowa. Więc raptem parę lat po tym, jak te archiwa zostały opublikowane i 5 lat po tym, jak te tomy, o których wspominał, się ukazały. Wielu rzeczywiście historyków, którzy mieli ogromne zasługi za popychanie naszej wiedzy o tym okresie w latach 90., dzisiaj albo nie może się tym zajmować, tak, na przykład Siergiej Słucz się nie może tym zajmować, nie może publikować, ponieważ nie dopuszcza się ich do ani mediów, ani publikatorów. A wielu z nich niestety także przeszło na stronę ciemną mocy, bym powiedział, i zajmuje się wzmacnianiem tez rosyjskiej propagandy współcześnie, a nie badaniami historycznymi. I to jest także, nie odejmując im zasług z przeszłości, trzeba powiedzieć także, są tacy, którzy już niestety badaniami historycznymi się we współczesnej Rosji nie zajmują. Ja jeszcze sobie pozwolę pociągnąć ten temat rosyjski, jako że mam tutaj dwóch naprawdę wybitnych znawców. Jak panowie oceniają te wrzutki wydawnicze, które co jakiś czas się pojawiają na rynku wydawniczym w Polsce, czyli na przykład zmanipulowane moim zdaniem dzienniki Sierowa, czy też wybór ambasadora Majskiego dzienników, czy to jest celowe działanie właśnie Federacji Rosyjskiej i element jej polityki historycznej? Myślę, że tu odpowiedź jest krótka, oczywiście tak, z tym, że niekoniecznie jest to nakierowane tylko i wyłącznie na Polskę, ale jest to element szerszej koncepcji ujęcia historii najnowszej, czy tej dwudziestowiecznej po prostu historii Związku Sowieckiego, Rosji w XX wieku,
w takiej perspektywie, w jakiej ustawił ją Władimir Putin. Na kilku spotkaniach przecież osobiście spotykał się z historykami, co samo w sobie świadczy, powiedziałbym, o stopniu zaangażowania władz w kształtowanie tej wizji historycznej. Przypomnę takie spotkanie dosłownie co do dnia, w przeddzień agresji na Krym, kiedy Władimir Putin, kiedy no zapewne był trochę zajęty przygotowaniem tej operacji, znalazł chyba 6 godzin czasu na omawianie nowej koncepcji historii Rosji z grupą chyba kilkunastu czy około 10 historyków z Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk i wszystkich najważniejszych, można powiedzieć, ośrodków naukowych. Cierpliwie słuchał, pouczał, mówił, jak to ma być ustawione. No i efektem tego są, takim powiedziałbym już dalekim efektem tego są kolejne publikacje, które jakoś mają pasować do tego ogólnego schematu, można by to tak delikatnie nazwać, wydyskutowanego z udziałem akademika Czubariana na tego typu spotkaniach. Skoro już padło nazwisko Czubariana, to ja pamiętam taki artykulik relacji profesora Batowskiego z konferencji naukowej w Helsinkach w czerwcu 1989 roku. W studiach historycznych wydawanych wówczas przez Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jako młody student czytałem ten numer i przeczytałem relację z tej konferencji. Duża część tej relacji Henryka Batowskiego dotyczyła wystąpienia właśnie profesora Czubariana. Już wówczas był szefem Katedry Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk, w którym na tej konferencji w Helsinkach, czerwiec 1989 roku, profesor Czubarian zaprzeczał istnieniu dodatkowego protokołu do paktu Ribbentrop-Mołotow. To jest o tyle charakterystyczne, że 2 miesiące później, no, powiedzmy, Parlament Związku Sowieckiego powołał specjalną komisję do spraw wyjaśnienia historii paktu Ribbentrop-Mołotow i ta komisja doszła w grudniu bodajże 1989 roku do wniosku, że po pierwsze taki tajny protokół był, ujawnione dokumenty, w grudniu 1989 roku ten zjazd potępił pakt Ribbentrop-Mołotow, co warto o tym pamiętać. Więc poseł Czubarian w dalszym ciągu wykonuje tą samą funkcję, którą wykonywał po 30 latach w 89 roku. Wtedy był młodszym historykiem, teraz ma z 80 lat chyba. Nawet jakoś tak, więc generalnie rzecz biorąc, to też taka kolejna anegdota. Tytułem uzupełnienia, ponieważ skoncentrowaliśmy się trochę na tym kierunku rosyjskim i to jest istotne, ale chciałbym też dwa słowa powiedzieć o historiografii światowej. Ponieważ w historiografii światowej niemieckiej oraz anglosaskiej w zasadzie w ciągu ostatnich tego 20 lat też niewiele się pojawiło. Pojawiła się książka Claudii Weber sprzed 2 lat, niemieckiej badaczki, która w zasadzie niestety jedynie podsumowuje ustalenia historiografii. Roger Mulhaus napisał fajną taką popularyzatorską książkę o pakcie Ribbentrop-Mołotow i tam znajdują się również kilka ciekawych źródłowo opisanych epizodów, na przykład jak jeńcy brytyjscy w 1940 roku uciekają z jednego z oflagów na Pomorzu, uciekają w kierunku granicy strefy rozgraniczenia, przechodzą na stronę sowiecką, a następnie zostaną przez Sowietów wyłapani i oddani w ręce niemieckie. Więc jak gdyby takie różne drobne epizody poszerzają naszą wiedzę. Natomiast trzeba też powiedzieć tak, że niestety badania nad historią dyplomacji czy nie są popularnym kierunkiem rozwoju historiografii współcześnie na świecie. Historia społeczna, historia, bym powiedział, społeczno-ekonomiczna, historia jednostki, a niekoniecznie polityków, decydentów dominuje.
Pewnym takim skrzywieniem oczywiście jest była rocznica konferencji paryskiej, końca początków i końca I wojny światowej, gdzie rzeczywiście wiele różnych prac, także biograficznych, na przykład o wspomnianym Woodrow Wilsonie się pojawiło w tym okresie, historia konferencji paryskiej. Natomiast, żebyśmy nie ulegli złudzeniu, to nie jest tematyka, która jest najmodniejsza w historiografii światowej. Te nasze książki, które dzięki staraniom Fundacji Janusza Kurtyki pojawią się w obiegu naukowym w języku angielskim, tej sytuacji nie zmienią, ale być może dostarczą jakiejś inspiracji także historykom anglosaskim, niemieckim do podjęcia poszukiwań przynajmniej w kierunkach przez nas wskazanych. Proszę, jeśli można, tylko chciałem wpaść słowo, żeby odrobinę bardziej optymistycznie spojrzeć na perspektywę wysiłków promocyjnych Fundacji imienia Janusza Kurtyki, bo o ile zgadzam się całkowicie z tezą, że w środowiskach naukowych, akademickich, uniwersyteckich, zwłaszcza świata anglosaskiego czy szerzej zachodniego, tematyka historii politycznej w ogóle, a dyplomatycznej w szczególności, marginalizuje się z roku na rok coraz bardziej. Nie bardzo pasuje, poza pewnym szczególnym wątkiem LGBT, do tych najmodniejszych dzisiaj tematów w kręgach akademickich. Tyle tylko, że książek o tematach modnych nie czyta nikt poza tymi, którzy je piszą, i tymi, którzy, no, że tak powiem, tworzą kółko wzajemnej adoracji politycznej poprawności na jej obecnym etapie, który trochę inaczej wygląda, powiedzmy, na Uniwersytecie Harvarda niż powiedzmy w Moskwie, ale mechanizm jest dokładnie ten sam. Tyle, że nie ustalany z prezydentem Uniwersytetu Harvarda, tylko w kręgu, powiedziałbym, oświeconych elit akademickich. Natomiast jeżeli pójdzie się do księgarni, które jeszcze istnieją, jeżeli rozejrzy się, jeżeli ktoś już nie chodzi do księgarni, na stronach choćby Amazona i na tej podstawie będzie próbowało się wyrobić własną opinię na temat popularności poszczególnych tematów historycznych, to oczywiście historia militarna i polityczna absolutnie dominuje. Ludzie, zwykli ludzie chcą czytać o polityce, o mężach stanu, ciągle chcą czytać o konferencjach pokojowych, a jeszcze lepiej o wojnach. Ta tematyka nie została zlikwidowana przy pomocy odgórnego nakazu. I w związku z tym uważam, że owszem, może nie być wielkim sukcesem próba wpisania naszej perspektywy, czy w ogóle tematyki historii dyplomatycznej połowy XX wieku, czy pierwszej połowy XX wieku do kurikulów akademickich najbardziej, powiedziałbym, liczących się w rankingach szanghajskich uniwersytetów zachodnich, ale to wcale nie znaczy, że te książki, jeżeli zostaną przetłumaczone na angielski czy niemiecki, nie znajdą swoich czytelników. Wręcz odwrotnie. I tutaj takie ad vocem, panie doktorze, bo pan powiedział, że ta historia dyplomacji w kręgach akademickich światowych no już trochę umiera, to chyba w Polsce jest wręcz przeciwnie. Trochę tutaj tak spopularyzowali ją ludzie zajmujący się geopolityką. To jest taka, moim zdaniem, trochę zwulgaryzowana wersja uprawiania historii. I jak wy panowie jako wybitni badacze właśnie historii dyplomacji podchodzicie do książek o tematyce geopolitycznej, które wykorzystują waszą na przykład ciężką pracę archiwalną do budowania jakby własnych tez, czasami bardzo sprzecznych? Bardzo dziękuję. No, tak się ułożyło, że ciągle ja pierwszy odpowiadam. Oczywiście chętnie się zamienię z doktorem Dębskim, ale jak pan doktor uważa, ale oczywiście mogę zacząć. Znaczy, ja powiem tak, że to jest zupełnie odrębny temat, bo można o geopolityce rozmawiać, myśleć, pisać jako pewnym
paradygmacie myślenia o relacjach międzypaństwowych, także z punktu widzenia historycznego, ponieważ był to od końca XIX wieku bardzo modny trend pewnej kategoryzacji, systematyzacji myślenia o relacjach międzypaństwowych. Pod dużym wpływem takich kierunków deterministycznych trochę, tak jak darwinizmu, w pewnym sensie marksizmu, czyli generalnie rzecz biorąc takiego założenia, że oto są narody, czy państwa, mocarstwa głównie, imperia, które z racji lepszego przystosowania do środowiska międzynarodowego mają więcej praw niż państwa, narody mniejsze. Te narody mniejsze muszą w związku z tym podlegać decyzjom narodów większych. I to są takie dziejowe, wynikające, i tutaj wchodzi geopolityka właśnie, z czego wynikające, albo z próby zobiektywizowania warunków geograficznych, albo z próby zobiektywizowania pewnych determinantów historycznych, które sprawiają, że także polityka międzynarodowa jest zdeterminowana. I to jest, można tak w ten sposób na to patrzeć. Mamy kontynuatorów w dalszym ciągu. Wszędzie na świecie tego rodzaju myślenia. W Rosji jest to w zasadzie kierunek myślenia promowany przez państwo rosyjskie. Podręczniki do geopolityki zalegają rosyjskie księgarnie, o ile jeszcze mogłem to stwierdzić tam jeżdżąc i chodząc po tych księgarniach. To jest po prostu paradygmat myślenia, który Rosji i rosyjskim władzom jest wygodny, dlatego że sprawia, że Rosja, państwo leżące na dwóch kontynentach, ma w ramach tego paradygmatu rolę jedną z zasadniczych, głównych, decydujących o losach świata. Warto pamiętać zawsze, że to nie jest jedyny paradygmat, za pomocą których można relacje międzynarodowe opisywać. To nie jest jedyny słuszny paradygmat. Tych szkół opisywania relacji, poszukania jak gdyby sprężyn dziejów jest dużo więcej i tym się trochę zajmują historycy, dlatego że no, prace profesora Nowaka, także ta nagrodzona, pokazuje, jak wielką siłę sprawczą miały uprzedzenia, poglądy bardzo konkretnych, indywidualnych ludzi, którzy w danym miejscu i w danym czasie ze swoim właśnie bagażem intelektualnym uczestniczyli w podejmowaniu decyzji. Czy tutaj działała wielka geopolityka i jakieś takie młyny dziejów? Niekoniecznie. Często ignorancja, często właśnie fakt odbycia rozmowy z kimś, jakimś, kogoś, kim się uważało za eksperta, który się zna, a który sam był uprzedzony, albo też znał się zbyt dobrze na niektórych kwestiach, więc jak gdyby ten rola jednostki w dziejach też jest takim ważnym kierunkiem obserwacji. I ostatnie zdanie. Ja do pewnego stopnia to zainteresowanie geopolityką i paradygmatem takim właśnie opisywania stosunków międzynarodowych za pomocą kategorii dostarczanych przez geopolitykę, do pewnego stopnia jest to zjawisko nieszkodliwe. A mianowicie do tego, kiedy pobudza zainteresowanie w ogóle polityką międzynarodową, historią, inspiruje do podjęcia poszukiwań nieco głębszych, do sięgnięcia po pasy historyczne. Więc tu bym powiedział, że taki popularyzatorski element jest pozytywny i pożyteczny. Natomiast to, co jest szkodliwe, to próba uniwersalizowania tego podejścia i uważania jak gdyby tego sposobu myślenia o świecie za jedyny istniejący. W związku z tym
próba rozbrajania intelektualnego także społeczeństwa, bo to też do tego momentami prowadzi, bo skoro Rosja i Niemcy są duże, to co Polska może? Otóż trzeba mieć świadomość, że nie bez powodu właśnie w Niemczech, właśnie w zwłaszcza imperialnej Rosji, imperialnej Francji, imperialnej Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych ten paradygmat myślenia jest popularny i popularyzowany, dlatego że zapewnia pewną w miejsce intelektualną przewagę nad wszystkimi innymi, ponieważ skoro to są państwa duże, one mogą więcej, to państwa małe się nie liczą, mogą być przedmiotem rozgrywki, zdrad, nowych jałt i innych tego rodzaju działań i powinniśmy się z tym pogodzić. Bardzo się cieszę, że tak chytrze poprosiłem doktora Dębskiego, żeby zaczął, bo powiedział praktycznie wszystko, co sam chciałbym powiedzieć na ten temat. Dodam tylko, że właśnie ten aspekt pewnego założonego przez wielu, ale nie przez wszystkich geopolityków, immoralizmu i poczucie wyższości, które z tego punktu widzenia, poza moralnością, poza dobrem i złem, poza człowiekiem, powiedziałbym, wyłącznie z perspektywy przestrzeni i wielkości, którą w niej możemy zaobserwować, oceniają zjawiska historyczne, tego rodzaju właśnie immoralizm znalazł rzeczywiście bardzo silne odzwierciedlenie w niezwykłej, fenomenalnej popularności geopolityki w Rosji. Od początku lat 90. to nie za Putina, ale już niejako w odreagowaniu utraty imperium chwilowej w latach 90. geopolityka stała się praktycznie rzecz biorąc przedmiotem obowiązkowym na wszystkich kierunkach, czy to jest rolnictwo, czy technologia obróbki skrawaniem. Wszystko jedno jest oprócz tego geopolityka jako kursu uzupełniający, to już od lat 90. Kiedy obserwowałem to zjawisko, wydawało mi się niepokojące. No wiemy, że geopolityka weszła też do Polski jako przedmiot fascynujący bardzo wielu, zwłaszcza młodych ludzi. Genderowo to ujmę, że chyba raczej młodych mężczyzn, którzy wyobrażają sobie, roją o Polsce jako imperium. Bo właśnie ten aspekt imperialny, prawda, no, skoro Rosja może, to my też będziemy mieli swoje imperium. Nie mam nic przeciwko temu, ale radziłbym liczyć się nie tylko z wielkością terytorialną, ale z tym, co ową wielkość wypełnia albo ją osłabia, to znaczy z ludźmi, którzy są w środku. To najpiękniej opisał w takim wierszu Urania rosyjski laureat, czy do Urani, literackiej Nagrody Nobla Josif Brodski, że ważna jest nie tylko przestrzeń, ale właśnie te toczki, te punkciki, które są w tej przestrzeni, czyli ludzie. To, o czym wspomniał pan doktor Dębski. A więc po pierwsze odrzucam geopolitykę, która z poczuciem wyższości odnosi się do wszystkich innych ujęć historii, bo my tylko, my, którzy widzimy tą wielką mapę, wielką grę, wielką szachownicę, jak mówił pewien politolog, którego żadne przewidywania, z wyjątkiem jednego, się nie sprawdziły w ciągu całej jego kariery. Jego syn teraz przyjedzie tutaj w roli ambasadora do Rzeczpospolitej Polskiej. Otóż to zafascynowanie wielką szachownicą i spoglądanie z pogardą na tych, którzy nie dorośli do tego realizmu, wydaje mi się zasadniczym, kompletnie nierealistycznym błędem. Bo ludzie nie kierują się spojrzeniem na mapę tylko. Również politycy nie kierują się tylko spojrzeniem na mapę. Ważna jest wola oporu, przywiązanie do pewnych wartości i to razem trzeba połączyć. I tak potrafią robić niektórzy geopolitycy, bo nie wszyscy spoglądają właśnie tak jak ci naiwni, dumni ze swojego immoralizmu naśladowcy, nie wiem, Karla Haushofera, prawda, czy Rudolfa Sielena. Twórca anglosaskiej szkoły geopolityki, Halford Mackinder, o którym troszkę piszę zresztą w tej książce, przedstawia zupełnie inną wizję geopolityki. Ogromnie zachęcam do przeczytania w całości jego książki, tej, z której pochodzi ten najbardziej znany fragment, prawda, o tym, że kto panuje nad Eurazją, w skrócie ten panuje nad światem. Otóż ta książka, zwłaszcza w drugiej swojej części, jest fenomenalnym wykładem humanistycznego spojrzenia na politykę. Nie geopolitycznego, tylko humanistycznego. Jak ułożyć życie ludzi w XX wieku, na progu tego wieku, tak, żeby się nie pozabijali, żeby potrafili współpracować ze sobą. To jest główna myśl tego geopolityka. Wspomniałem go dlatego, że kiedy
pisałem tę książkę, to siedziałem także w oddziale rękopisów Bodleian Library w Oxfordzie, szukając tam papierów związanych z jednym z bohaterów tej książki. No i tam są także papiery właśnie Mackindera, więc bardzo mnie korci, żeby kiedyś o nim napisać, jak Bóg da, w przerwach między tomami dziejów Polski książkę, bo są gotowe papiery. Oczywiście powstało kilka monografii o Mackinderze, ale żadna z nich nie rozważa go, że tak powiem, w perspektywie Europy Wschodniej, projektu Trójmorza, który on pierwszy wymyślił. I tutaj jeszcze jedna taka glosa do tego, co powiedział pan profesor Nowak. Właśnie sobie przypomniałem, że jeden z swoich pierwszych tekstów poświęciłem książce Aleksandra Dugina Asnowy geopolityki, którą to recenzję opublikowałem w krakowskich Arkanach za życzliwością pana redaktora profesora Andrzeja Nowaka. To jest podręcznik, o Duginie teraz już doktoraty zostały napisane, więc to już nie jest nic ani ciekawego, ani odkrywczego, ale kupiłem sobie książkę Aleksandra Dugina, ten podręcznik geopolityki, właśnie w 96 albo 97 roku i studiowałem, czytałem ją w przerwach pracy w archiwach, czyli gdzieś po nocach. I uderzyła mnie taka wizja istnienia państwa polskiego jako zagrożenie dla interesów Rosji. Samo istnienie Polski jest dla, zdaniem Dugina już wtedy, czyli daleko wcześniej, przed Putinem, za zagrożenie, ponieważ Polska jest zdolna do politycznego, albo ja tutaj dodam intelektualnego, organizowania Europy Środkowo-Wschodniej. Ponieważ może się odwoływać do tradycji, może się odwoływać do kultury, do instytucji. I tutaj dla potwierdzenia w pewnym sensie takiego myślenia o tym, że Polska posiada taki intelektualny potencjał, jest deklaracja ministrów spraw zagranicznych Litwy, Polski i Ukrainy podpisana w Wilnie w lipcu tego roku, w którym wszystkie trzy państwa odwołują się do dziedzictwa I Rzeczpospolitej jako wspólnej tradycji, wspólnej części historii, która determinuje także współczesną myśl polityczną w tych trzech państwach. Jest tam także wspomniana Białoruś jako państwo, jako naród, jako społeczeństwo, które także ma prawo do części tej tradycji. Więc czy to jest geopolityczne podejście? Można to w ten sposób odpisywać, ale to nie jest jedyny sposób, za pomocą którego można tłumaczyć, interpretować tego rodzaju dokument współczesny przecież polityczny. Spotykamy się w dość takich burzliwych czasach, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową. To już będzie ostatnie pytanie ode mnie przynajmniej. Jak panowie jako wybitni znawcy właśnie polityki międzynarodowej, historii dyplomacji postrzegają obecną sytuację? W jakim stopniu stanowi ona zagrożenie dla Polski, a paradoksalnie czy nasz kraj może wykorzystać tę sytuację dla umocnienia swojej pozycji w regionie? Na pytanie, w jakim stopniu, czy jakie zagrożenie stanowi obecny rozwój sytuacji międzynarodowej, powiedziałbym, że w tradycyjny. To znaczy nie widzę w tym nic szczególnego, nic nadzwyczajnego. Powinniśmy się przez ostatnich 1000 lat przyzwyczaić do tego. To w pewnym sensie jest ukłon w stronę geopolityki, bo pewne dane geopolityczne istotnie są dość trwałe. Rojenia o końcu historii, które wyśmiewaliśmy na łamach jeszcze Arki przed Arkanami, natychmiast kiedy opublikował swój esej tak zatytułowany Francis Fukuyama w National Interest w 1989 roku, no dziś niewątpliwie odeszły już do historii i no,
chyba już tylko ślepcy mogą twierdzić, że skończyły się wszelkie zagrożenia zewnętrzne, które tradycyjnie wiązaliśmy właśnie z naszym położeniem, z naszą historią, odkąd, jak oświadczyła pewna aktorka w Telewizji Polskiej, skończył się komunizm, prawda? Tak niewątpliwie nie jest. Wszyscy już chyba zdają sobie z tego sprawę. I te wydarzenia, które na przykład opisuje dr Dębski, czy opisuje również ja w tej książce o roku 20, naturalnie nie powtórzą się w tak dramatycznych scenariuszach, jak te, które opisywaliśmy. Historia w takim sensie nie powtarza się. Ale jednocześnie pewnego rodzaju elementy doświadczenia, które możemy wyciągnąć z tych lekcji historycznych, a więc przekonanie o znaczeniu ignorancji i arogancji w postępowaniu elit politycznych, mocarstw, które chcą rozstrzygać losy świata i pewnie zawsze będą miały takie ambicje. Jest ważne, jeśli chcemy zrozumieć nasze miejsce w tych kalkulacjach i ważne jest oczywiście to, co między innymi robi na skalę swoich możliwości Fundacja Kurtyki, żeby bodaj tę ignorancję zmniejszać dla tych, którzy będą chcieli ją zmniejszyć, dać im taką szansę, prawda, czyli książkę, która może zostać przeczytana przez kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu zainteresowanych, a ci mogą powiedzieć o niej tym, którzy książek nie czytają, ale spotykają się czasem z ludźmi, którzy książki czytają. Tak wyobrażam sobie odpowiedź naszą na owe stale powracające zagrożenia ignorancją i arogancją naszych koniecznych, powiedziałbym, i bezcennych sojuszników na Zachodzie, bo to są w moim przekonaniu nasi bezcenni i konieczni sojusznicy. Kiedy pisałem książkę o pierwszej zdradzie Zachodu, to nie dlatego, iżbym uważał, że należy się do Zachodu odwrócić plecami. Nie mamy alternatywy, naprawdę. I tak wiele wiąże nas z Zachodem, a raczej z europejskością, której jesteśmy takimi samymi równouprawnionymi przez historię, kulturę i tradycję członkami, jak ci, którzy uważają się za wyłącznych gospodarzy tego pojęcia. Ale jednocześnie właśnie musimy zdawać sobie sprawę z tego, że wobec nawracających pokus imperialnych, które nie skończyły się w 1989 roku i które w oczywisty sposób dzisiaj, to już wszyscy mówią, przecież wiążą się z polityką rosyjską na przykład, takie gesty i zachowania jak te, które wykonuje prezydent Putin, ile razy występuje na przykład w niemieckiej telewizji, kiedy zawsze powtarza, no nie było czasów lepszych dla Europy, nie oczywiście jak czasy Ribbentrop-Mołotow, do tego broń Boże Władimir Putin nie nawiązuje, bo tego nie było, jak wiadomo, ale czasy Gorczakowa i Bismarcka, to znaczy współpracy potężnych, rosnących w siłę kulturalnych imperiów niemieckiego i rosyjskiego. I niemiecka publiczność przyjmuje to, bo to nie łamie żadnego tabu. Tu nie ma mowy o Holokauście, jakiegoś rewizjonizmu nie ma. Nie ma rewizjonizmu, gdy idzie o II wojnę światową. Tylko nie zauważa się tego, że no nie ma przy okazji całej Europy Środkowo-Wschodniej. Są tylko Niemcy i Rosja. I ten schemat myślowy, który Władimir Putin i jego służby, jego nadworni historycy powielają, jest bardzo często przyjmowany przez zachodnich odbiorców, także intelektualnych, także środowiska historyczne. I w takim zakresie właśnie to, co możemy robić, to próbować dostarczać argumentów historycznych opierających się na obrazie, prawdziwym obrazie rzeczywistości historycznej nie tylko XX, ale i wcześniejszych stuleci, by pokazać, że jednak jest coś pomiędzy Niemcami a Rosją, że kolejne przykłady epismentu, czyli zaspokajania agresywnych imperiów kosztem słabszych sąsiadów, zawsze kończą się źle nie tylko dla tych słabszych sąsiadów, ale ostatecznie kończą się także przegraną nie tylko moralną, ale również polityczną dla tych, którzy politykę epismentu prowadzą. Tego rodzaju lekcje, nauki możemy próbować powtarzać i oczywiście powinniśmy przede wszystkim dbać o to, żebyśmy nie zapomnieli, kim jesteśmy i że warto jakoś tę naszą tradycję, kulturę, dziedzictwo szanować, przekazywać kolejnym pokoleniom. To jest, wydaje mi się, najwłaściwsza odpowiedź na te zagrożenia.
Uczestnicząc w rozmowie z profesorem Nowakiem, można korzystać z, właśnie z myśli i dodawać w zasadzie różne uzupełnienia, więc dwie rzeczy nawiązujące do tego, co pan profesor powiedział. Mianowicie zostało wspomniane nazwisko Zbigniewa Brzezińskiego, który niewątpliwie odcisnął spore piętno na intelektualnym takim debacie amerykańskiej o świecie. Pewnie musimy trochę poczekać na to, aby się dowiedzieć, na ile odcisną piętno na polityce Stanów Zjednoczonych. Te archiwa powoli zaczynają być otwierane. Otóż Zbigniew Brzeziński przeczytał moją książkę, dlatego chciałem do tego nawiązać. I tak nawiązała się nasza przyjaźń. Rozmawiałem z profesorem Brzezińskim wielokrotnie. Był jednym z tych, którzy przy każdej w zasadzie rozmowie zaczynał pytaniem, przy tak każdym naszym spotkaniu, kiedy wreszcie pana książka ukaże się w języku angielskim. Więc dzięki Fundacji Janusza Kurtyki pewnie już wkrótce, aczkolwiek niestety profesora nie ma już wśród nas. Druga rzecz, która trochę wiąże się z wspomnianym artykułem Francisa Fukuyamy o końcu historii, bo ja bym chciał na to spojrzeć trochę inaczej, może jako tekst, który odzwierciedlał pewien stan emocji, myślenia o świecie, euforii po wygranej zimnej wojnie. Ten stan euforii, który tak, myślę, każdy z nas by chciał chociaż takim jednym tekstem w swoim życiu oddać, tak dobrze jak to oddał Fukuyama. To, że się pomylił, to jest inna sprawa, natomiast niewątpliwie to, że 30 lat po tym tekście wciąż o nim mówimy, wiele świadczy i każdy z nas pewnie chciałby taki tekst napisać. Natomiast powiem tak, Polska była przez ostatnie 30 lat wielkim beneficjentem tego nastroju, który wówczas powstał i nie powinniśmy o tym zapominać ani też nie doceniać. To, że udało nam się uzyskać członkostwo w NATO i Unii Europejskiej, jest też efektem tego nastroju, tak? I aby Państwu uświadomić tak, tą sytuację, powołam się na rozmowę, czyli jak relację José Barroso z rozmowy z Putinem z czerwca 2013 roku. Barroso był wtedy przewodniczącym Komisji Europejskiej, pojechał do Moskwy rozmawiać z Putinem w sprawie układu stowarzyszeniowego, którą Komisja Europejska proponowała podpisać Ukrainie. I już po rosyjskiej agresji na Ukrainie Barroso w jednym z publicznych wystąpień powiedział tak, gdyby mi wówczas Putin powiedział, że jeżeli podpiszemy umowę stowarzyszeniową z Ukrainą, on ucieknie się do wojny, aby zablokować Ukrainie, marsz Ukrainy na zachód, to nigdy byśmy tego porozumienia Ukrainie nie zaproponowali. To pokazuje, że gdyby ten nastrój końca historii nie dominował w latach 90., a wprost przeciwnie, Rosja w sposób wiarygodny próbowałaby zablokować nasz marsz na zachód, na przykład używając napaści na państwa bałtyckie albo szantażując użyciem broni jądrowej, to mogłoby nam się nie udać, dlatego że, i o tym pisze w swojej książce profesor Andrzej Nowak,
strach przed Rosją, tak, że ta, że na, strach przy, nawet nie tyle przed Rosją, to naruszeniem jej interesów, chociaż ona sama ich nie artykułuje, ale w przyszłości może. No to lepiej uwzględnić to teraz, niż potem odpowiadać na tę konieczność. Niestety jest takim dominującym, nie może nie dominującym, ale jest obecny w myśleniu decydentów w państwach położonych na zachód od nas. My jesteśmy tą marchią wschodnią w tym sensie zachodu. My mamy mniejszą tolerancję na interpretację polityki rosyjskiej. My mamy mniejszy margines błędu. Tak? Znaczy my sobie nie możemy pozwolić na błąd w polityce wobec Rosji czy Ukrainy, dlatego że ten nasz błąd będzie natychmiast kosztował nas dużo więcej niż Stanów Zjednoczonych, które zawsze będą miały czas i możliwości naprawienia tych błędów, czy nawet Niemiec. Więc dlatego to warto w naszej polityce uwzględniać, odwołując się do czego się odwołując. A do tradycji antyimperialnej. Jeżeli popatrzymy, poszukamy jakiejś idei, która rządzi polską polityką przez setki lat, to jest tradycja jednak oparta o wartości republikańskie. Wolni z wolnymi, równi z równymi. To jest przecież hasło antygeopolityczne. To jest hasło antyimperialne. To jest hasło, które wzywa do współpracy wszystkich w naszym regionie, wzywa do organizowania tej współpracy, aby wspólnie stawiać czoło tym, którzy uważają, że ze względu na to, że są silniejsi, bogatsi, lepiej położeni geograficznie, mają więcej praw od tych, którzy mieszkają tu i w naszym sąsiedztwie. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że jeszcze zostało trochę czasu na pytania, przynajmniej dwa, od publiczności, do czego Państwa zachęcam. Ja pozwolę sobie zacząć w takim razie. Bo tutaj, żeby to dobrze uzupełnić też z perspektywy tego, czym my się zajmujemy w fundacji, kusi, żeby zadać jeszcze jedno pytanie, że posiłkując się, to jest pytanie, którego możecie panowie nie polubić, ale będę prosił o próbę zmierzenia się, to znaczy posiłkując się tym doświadczeniem przeszłości, tymi kontekstami właśnie w relacjach polsko-sowieckich i Polski z szeroko rozumianym światem Zachodu. Jak panowie prognozujecie rozwój wypadków, zdarzeń w najbliższym czasie? Innymi słowy, jest to pytanie o to, czego historia może nas nauczyć na przyszłość, kiedy patrzymy z punktu widzenia dnia dzisiejszego. Jakie panowie rady, zalecenia czy refleksje na temat rozwoju sytuacji w przyszłości moglibyście tutaj przekazać? Jeżeli można, jedna krótka odpowiedź, która się nasuwa. Wszystko będzie inaczej niż sobie wyobrażamy w tej chwili. No bo przypomnijmy sobie spotkanie sprzed 2 lat. Przy okazji wręczania nagród, no niewątpliwie nikt by nie przewidział tego, co się wydarzy i co będzie miało wpływ na dużą część ludzkości na przełomie roku 2019-2020. A więc będą następowały wydarzenia, których nie umiemy przewidzieć i jednocześnie nic się nie zmieni. Wszystko będzie inaczej i nic się nie zmieni. Taka jest moja, powiedziałbym, najbardziej uniwersalna odpowiedź na to pytanie. Co to znaczy nic się nie zmieni? To znaczy, tak jak uważałem w 89 roku i nadal uważam za brednię tezę o końcu historii, bo to, co miałem na myśli, polegało na tym, że historia toczyła się dalej w 89 roku i gdyby to założenie było przyjęte
przez aktorów historii, tych, którzy mieli wtedy siłę i wpływ, to rozumieliby, że ten rozpad imperium, który wtedy następuje, jest zjawiskiem, które ma bardzo wiele historycznych analogii z poprzednich kilku tysięcy lat. I osłabienie imperiów, odpadanie peryferii od imperium jest czasem, na który można bardzo różnie zareagować. Natomiast na pewno nigdy nie było takiego czasu i nadal takiego nie ma, o którym moglibyśmy powiedzieć, że skończyła się historia i już nic dalej nie będzie. Wszystko potoczy się samo ku dobremu. Więc zabrakło mi tej reakcji gerentów polityki wielkiej, globalnej na szansę, jaką stwarzał rozkład imperium. Zamiast tego przyjęto założenie końca historii, czyli właściwie budujemy wspólny europejski dom, trochę jak to głosił Michał Gorbaczow. Oczywiście była to część gry politycznej, naturalnie poważni politycy nie myśleli kategoriami Fukuyamy w roku 89. I dzisiaj historia też toczy się, tak jak toczyła się w 89. Nadal są pokusy związane z zaspokajaniem tych imperialnych instynktów. No w naszym przypadku, w przypadku naszych sąsiadów, to chodzi głównie o Rosję. Kosztem słabszych narodów w tej chwili to jest przede wszystkim Ukraina, ale rzeczywiście, tak jak mówił prezydent Kaczyński w Tbilisi w 2008 roku, to może być wkrótce jednak także Polska. A więc pewne stałe mechanizmy, powiedziałbym, będą się powtarzały. I dlatego ma sens robienie tego, co robi Fundacja Kurtyki między innymi, to znaczy próba wpływania na tych, którzy posługują się tymi mechanizmami, którzy właśnie albo wiedzą troszkę więcej o naszej części Europy, o jej dążeniach i dzięki temu mogą zareagować w sposób bardziej zniuansowany, a nie tylko opierając się na pewnych schematach podsuwanych przez tradycję, w której liczyła się wyłącznie Rosja w tym regionie i Niemcy. Po prostu będziemy się borykali długo jeszcze, odpowiadając jeszcze inaczej na pana pytanie, długo z tym dziedzictwem, które jakoś opisuję między innymi w nagrodzonej dzisiaj książce. To znaczy z dziedzictwem spojrzenia z perspektywy najważniejszych stolic polityki zachodniej na nasz region, jako na ten region, w którym decyduje Moskwa i Berlin. A to, co pomiędzy, no wciąż właściwie nie wiadomo, na ile zasługuje na uwagę, czy nie jest bezczelnością zwracanie tej uwagi na siebie przez jakieś kraje czy krajki, które między Moskwą a Berlinem mają swoje aspiracje do niepodległości. To jest zjawisko stałe, więc w tym sensie nie tak wiele się zmieni, ale my możemy, powinniśmy próbować częściowo to zmieniać, co jest możliwe, da Bóg, tylko w perspektywie bardzo długiej, wytrwałej pracy, której cząstką jest praca Fundacji imienia Janusza Kurtyki. Jak najbardziej. I jak gdyby też pokazując taki aspekt działań, można powiedzieć, pracy organicznej nad zmianą sposobu myślenia decydentów, elit, wpływania na takie trendy kształtujące decyzje. No, dla zilustrowania tego, na czym właśnie działalność fundacji i taka pozytywna może polegać, no, znowu anegdota dość praktyczna. Znaczy ja z racji swoich obowiązków zawodowych często prowadzę rozmowy z ambasadorami państw różnych wykonujących swoje obowiązki w Warszawie i bardzo często spotykam się z taką prośbą od nowo przyjeżdżających, ale proszę mi coś polecić do przeczytania o historii Polski, o historii tego regionu, żebym ja mógł lepiej zrozumieć ten kontekst polityczno-społeczny, historyczny, w którym się poruszam. I teraz im więcej będziemy mieli takich pozycji, które będziemy mogli polecić tym dyplomatom, to nie od razu, ale gdzieś w przyszłości to może mieć znaczenie. To niekoniecznie, że musi mieć znaczenie, więc w tym sensie historia, czy pytanie pana prezesa, jak będzie,
też trzeba się zastrzec. Ja się w pełni zgadzam, że prawdopodobnie będzie zupełnie inaczej, niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, ale w pewnym sensie tak samo, to znaczy postawy decydentów, decyzje bardzo często rządzą się bardzo podobnymi przesłankami. To, co powinniśmy robić, to właśnie próbować wpłynąć na ten sposób myślenia za pomocą takich działań, a także po prostu wzmacniając instytucje państwa, społeczeństwa, wzmacniając naszą taką tożsamość i podmiotowość. Dlaczego to jest ważne? No to znowu pokazuje nie doświadczenie Polski, ale Ukrainy bardzo, bardzo świeże, ostatnie. Państwo bez armii, państwo bez administracji, państwo bez elity jest po prostu państwem, które może zostać zagrożone, tak? Może zostać napadnięte, może zostać pozbawione terytorium i niewiele będzie mogło zrobić, dlatego że będzie uzależnione od decyzji, polityki, pomocy innych. No, i znowu nawiążę do takiej rozmowy z profesorem Brzezińskim, skoro już o nim trochę wspomnieliśmy, ale był profesor łaskaw podzielić się swoją rekomendacją na książce, która będzie tłumaczona, więc jest powód, aby o nim wspomnieć. Otóż pamiętam z nim rozmowę z listopada 2014 roku, czyli to jest po aneksji Krymu, w którym profesor powiedział coś takiego. Tak, wiem, że administracja Obamy nakłaniała władze w Kijowie, aby w trakcie rosyjskiej agresji, aneksji Krymu nie strzelali do Rosjan i aby się nie przelała krew. I to był błąd strony ukraińskiej, że tej rekomendacji posłuchali. Dlatego, że armia, żołnierze, opór zbrojny jest elementem prowadzenia polityki. Żołnierze na Westerplatte nie mieli żadnego, to jest słowo Babrzyńskiego, żołnierze na Westerplatte we wrześniu 1939 roku nie mieli żadnych szans, aby zmienić losy wojny, aby obronić polskie terytorium, aby zwyciężyć Niemcy, a jednak podjęli walkę w celu politycznej demonstracji przywiązania państwa polskiego do nienaruszalności granic, do prawa międzynarodowego, do pewnych wartości, których po prostu trzeba bronić. I różnica między sytuacją na Krymie a sytuacją Polski w 1939 roku była uderzająca. Polacy zrobili to, co należało zrobić. Ukraińcy, słuchając się mocarstw, popełnili błąd. Byliby w lepszej sytuacji, gdyby jednak na Krymie chociaż w jednym miejscu stawili zbrojny opór. Więc to, czym się my tutaj także zajmujemy, to nie jest abstrakcja, ale to jest pewna jednak wyciąganie pewnych lekcji także historycznych, pewne uświadamianie społeczeństwu, że państwo, instytucje państwa, siły zbrojne, Straż Graniczna, one jednak czemuś służą i służą między innymi temu, aby generować sygnał polityczny o istnieniu woli do przetrwania polskiego społeczeństwa, polskiego narodu, polskiego państwa. I w związku z tym ludziom, którzy służą noszą te mundury, służą w tych formacjach, należy się ogromny szacunek, ponieważ oczekujemy od nich czasami tego, czego nie oczekujemy od zwykłego obywatela. A więc w imię politycznego interesu społeczeństwa, państwa, narodu, aby położyli na szali swoje życie. Tego od każdego się nie oczekuje. W związku z tym, dlatego do ludzi w mundurach, noszących mundury, pełniących służbę dla tego społeczeństwa i tego państwa należy się
jak największy szacunek i w Muzeum Józefa Piłsudskiego wydaje mi się, że ta myśl i ma jak najbardziej właściwe miejsce i uzasadnienie. Dziękuję. Dziękuję. Myślę, że... A, jeszcze jedno pytanie. Tak, proszę bardzo. Dzień dobry. Ja chciałbym zapytać o ten arcyciekawy wątek geopolityki i zapytać o panów zdanie, bo ja mam takie bardzo mocne wrażenie, że wyznawcy tych żelaznych praw geopolityki, zaznaczam, mówię to z pewną ironią, zupełnie pomijają czynnik ludzki, że tak powiem, czyli takie sprawy, no, zbiorowe psychologie, czyli religie, kręgi kulturowe, mentalności, emocje zbiorowe. Jaka jest panów opinia? No, czy to w jakiś sposób falsyfikuje tę całą teorię? No cóż, sądzę, że pewnie są różne stopnie zniuansowania każdej teorii, każdej koncepcji. Są wyznawcy takiego rzeczywiście bardzo prymitywnego, całkowicie odhumanizowanego spojrzenia na rzeczywistość przez pryzmat tylko jednego czynnika, jakim jest przestrzeń. Ale są ci, którzy geopolitykę uprawiają w sposób no, dużo bardziej właśnie kontekstowy z uwzględnieniem na przykład czynnika cywilizacyjnego. Łączą geopolitykę z teorią cywilizacji. I mówię to celowo i z pewną przekorą. Ponieważ uważam, że również teoria cywilizacji ma ograniczone zastosowanie. Nie jestem fanatycznym wyznawcą teorii cywilizacji. Ponieważ zasadniczo wierzę w wolny wybór człowieka, zdolnego, no, w spotkaniu z łaską oczywiście, no, wybrać także swoją tożsamość kulturową, cywilizacyjną, niezależnie od determinant z tego dużo ważniejszego od przestrzeni obszaru, jaki stanowi kontekst kulturowy i cywilizacyjny. No mówię to także dlatego, że często borykam się z pytaniem, no ale Koneczny powiedział, że Rosja to cywilizacja turańska, czyli nigdy nie będziemy z żadnym Rosjaninem mogli się porozumieć. Otóż uważam to za całkowicie fałszywą tezę. Uważam Konecznego za wielkiego historyka Rosji średniowiecznej, pewnie największego, jakiego polska nauka historyczna wydała, ale niekoniecznie zgadzam się właśnie z tak silnym determinizmem koncepcji cywilizacyjnych również. A więc nawet jeżeli nałożymy na teorię geopolityczną pewną siatkę podziałów cywilizacyjnych, uważam, że i tu trzeba zachować pewien margines, w którym dopuszczamy swobodę ludzkiego wyboru. Dla mnie najważniejszym czynnikiem w ludzkiej historii jest człowiek. Każdy indywidualny człowiek. Jego przesądy, które wynikają oczywiście z cywilizacji, z kultury, wynikają z miejsca, w którym przyszedł na świat i które stanowi jego otoczenie, ale człowiek, który zdolny przez kontakt z innymi wytworami kultury, z innymi ludźmi, zmieniać się, przekształcać, wybierać coś czasem przeciw otoczeniu. I na te aspekty w każdym razie ja w swoim spojrzeniu historycznym staram się zwracać uwagę. Choć podsumowując tę może zawikłaną odpowiedź na pana pytanie, uważam, że z wielu mądrych, powiedziałbym, twórców myśli geopolitycznej warto korzystać, podobnie jak w jeszcze większym stopniu warto korzystać z refleksji cywilizacyjnej, ale nie absolutyzować ani jednej, ani drugiej. Ja w zasadzie nie mam nic do dodania do tego. Znaczy, to jest, zgadzam się całkowicie z takim podejściem, z taką odpowiedzią. Znaczy, z wielką ostrożnością należy podchodzić do takiej wizji świata opartej o jakąś jedną ideę, która rządzi wszystkim. Czyli doświadczenie historyczne wskazuje, że nie ma na to wystarczających dowodów. Próby, a przecież takie próby istniały, były podejmowane od wieków, tak? Kiedyś rozmawialiśmy o sofistach z panem profesorem, no, czyli ludzie, którzy uważali, że w zasadzie wszyscy oprócz nich są durniami, a jedynie oni potrafią ten świat w zasadzie w sposób właściwy opowiedzieć. I nie słuchajcie tych wszystkich innych filozofów, my w zasadzie dysponujemy prawdą ostateczną, uniwersalną. Więc to nie jest nic nowego, że ciągle pojawiają się jacyś autorzy poglądów, czy też
ich poglądy stają się popularne, modne i ludzie ulegają złudzeniu, że nagle jest jedna uniwersalna idea, która organizuje, potrafi wyjaśnić wszystko. W naukach społecznych zwłaszcza. Im więcej, natomiast na czym polega dobry warsztat historyczny? Dobry warsztat historyczny polega na tym, że i to jest taka wiedza, którą każdy historyk w pewnym momencie się nabywa, umiejętność sięgania po różne interpretacje, różne podejścia, różne szkoły. Można odrzucać marksizm jako właśnie taką wizję absolutystyczną, ale przecież Marx jako socjolog przyczynił się w znaczącym stopniu do lepszego zrozumienia tych procesów społecznych i różnic społecznych, rywalizacji w pewnych, on to nazwał klasami, ale ludzie ze sobą rywalizują. To w jaki sposób on to opisał może, a co najważniejsze, w jakich polityczne konsekwencje z tych swoich socjologicznych obserwacji wyciągnął, to jest inna sprawa. Natomiast pewne ustalenia, spostrzeżenia, sposób opisu stawia go jako jednego z ciekawszych niewątpliwie intelektualistów XIX wieku. Podobnie jak Darwina i wielu innych. Więc to pokazuje, że odrzucajmy dążenie do wiedzy absolutnej i interpretacji absolutnej. Starajmy się jednak doceniać pewne poszczególne ustalenia, obserwacje, myśli, które mogą jakąś część rzeczywistości przybliżać nas do zrozumienia jakiejś części rzeczywistości. I podobnie myślę z geopolityką. Jeżeli tylko nie będziemy uważać, że to jest prawda objawiona, absolutna i jedyna, wówczas możemy bezpiecznie czytać rozważania geopolityczne, szukając z nich jakichś źródeł inspiracji i odrzucając to, co nie pasuje do rzeczywistości. Ja myślę, że to jest doskonałe zakończenie i podsumowanie naszej dyskusji. Bardzo panom dziękuję i bardzo jeszcze raz serdecznie gratuluję laureatom. Wielkie brawa.